Moi drodzy, film instruktażowy dotyczący wykonania ćwiczenia z odkrywaniem reguł asocjacyjnych i zbiorów częstych w środowisku Rapid Miner. Od razu przejdziemy do rzeczy, załadujemy sobie zbiór danych. Pokażę Wam zarówno w jaki sposób znaleźć zbiory częste i reguły asocjacyjne, w jaki sposób je zwizualizować, ale też zobaczymy w jaki sposób wygenerować sobie potem częste wzorce sekwencji. Ponieważ na stronie laboratorium macie do pobrania plik w formacie CSV, zatem od razu poszukajmy operatora read.csv i zaimportujmy sobie ten zbiór danych. Wykorzystamy do tego Wizarda, który automatycznie odkryje, że w pierwszym wierszu mamy nazwy możliwych produktów, które są oddzielone od siebie przecinkami. Teraz tych cech jest sporo. To nie są liczby całkowite, takie jak rozpoznaje je Rapid Miner, ale dane boolowskie. Albo produkt występuje w danym koszyku, albo nie. No, oczywiście nie będziemy ręcznie teraz przeklikiwać przez te wszystkie kolumny, zrobimy to za jednym razem. Zatem od razu poszukajmy operatora numerical to binomial. Binomial to dane boolowskie. Zatem nasz zbiór danych prześlemy do operatora numerical to binomial i zaaplikujemy ten operator do wszystkich atrybutów. W efekcie, gdy uruchomimy sobie ten przepływ, to zobaczymy zbiór danych w formacie boolowskim. Mamy tutaj 1300 koszyków klientów, 255 różnych produktów, które można kupić. No i oczywiście wartość true oznacza, że produkt znajduje się w koszyku, wartość false, że tego produktu nie ma. Gdybyśmy spojrzeli sobie na statystyki, to rzecz jasna dla każdego z tych produktów, czyli dla każdej z kolumn, no, w znakomitej większości występuje wartość false, dlatego że większość koszyków nie zawiera każdego z produktów. W jaki sposób znajdujemy tutaj reguły częste i zbiory częste i reguły asocjacyjne? Zajmuje się tym im operator FP Growth, który implementuje algorytm Frequent Pattern Growth, zatem FP Growth. Ten operator przyjmuje na wejściu dane właśnie boolowskie i możemy sobie teraz go skonfigurować. Jeżeli zaznaczona jest ta opcja Find Minimum Number of Item Sets, to wówczas algorytm spróbuje znaleźć wskazaną przez Was liczbę zbiorów częstych, poczynając od zadanego poziomu minimalnego wsparcia i kilkukrotnie powtarzając próbę, obniżając za każdym razem troszeczkę ten próg minimalnego wsparcia. Oczywiście ten próg tutaj 0,95 jest absurdalnie duży, w ogóle nie ma żadnego sensu, tylko że od razu zmieńmy tutaj, wstawmy sobie na przykład 5%, tak, i spróbujmy znaleźć 100 zbiorów częstych w okolicach mniej więcej 5% minimalnego wsparcia. Zobaczmy, czy coś takiego się uda. Tutaj ten port example zwraca nam oryginalne dane, natomiast port frequent item sets zwróci nam znalezione zbiory częste. No to spróbujmy. Tak, okazuje się, że dla progu 5% udało się znaleźć nam mniej więcej właśnie 103 zbiory częste. Najmniejszy to jednoelementowy, największy dwuelementowy. Więc jak sobie spojrzymy, tak, no to znajdujemy tutaj zbiory częste, które będą miały w sobie na przykład jajka i chleb, albo mleko i jajka itd., itd. Zatem, jeżeli podejdziemy do tego w ten sposób, to możemy sobie wskazać pożądaną liczbę zbiorów częstych, wskazać minimalny próg wsparcia, no i próbować sobie w ten sposób to zrobić. Natomiast możemy również znaleźć wszystkie zbiory częste na zadanym progu minimalnego wsparcia. Wtedy wyłączamy tą opcję Find Minimum Number of Item Sets i tylko wskazujemy tutaj pożądany poziom. No, powiedzmy, zostańmy przy tych 5%, zobaczmy, ile zbiorów częstych spełnia ten poziom. Się okazuje, że 42, zatem pozostałe znalezione wcześniej miały mniejsze wsparcie. Ok, no to zobaczmy, co się stanie, jeżeli przejdziemy do poziomu 1%. Teraz znaleźliśmy ich 26 tysięcy.
I to niestety jest dosyć bolesna ilustracja głównego problemu, jaki nastręcza ten model zbiorów częstych, mianowicie wykładnicza eksplozja liczby znajdowanych wzorców. Faktycznie bardzo niewielkie obniżenie progu minimalnego wsparcia może spowodować ogromny wzrost liczby znajdowanych wzorców, a po drugie, te wzorce stają się w pewnym momencie dosyć mało czytelne. Na przykład, jeżeli ograniczymy się tylko do zbiorów, które mają pomiędzy 5 a 7 elementów, to znajdziemy ich nadal w tym zbiorze 3000. Zwróćcie uwagę, że wszystkich transakcji razem jest 1300 sztuk i te zbiory są dosyć mało interpretowalne. Tak? No co mogę zrobić z informacją, że 1% klientów kupił jajka, biały chleb, mleko, chipsy, jakąś oliwę i jabłka. Tak? Niespecjalnie jest to przydatne. Ten operator wiele więcej nie robi. Możecie też wskazać sobie jakieś inne albo support, albo frequency, wskazać w jakim formacie są dane wejściowe, no ale poza tym tak naprawdę poza znalezieniem tych zbiorów częstych niewiele więcej tutaj się wydarzy. Natomiast ciekawszą rzeczą jest, jeżeli poszukamy sobie reguł asocjacyjnych. Create Association Rules to jest operator, który na wejściu potrzebuje kolekcji zbiorów częstych, tych, które znalazł algorytm fpgrowth. Natomiast tutaj wygenerujemy sobie wszystkie reguły asocjacyjne znalezione na zadanym poziomie. Utrzymujmy, tu mamy 1%, niech będzie 1%. Teraz znajdziemy wszystkie te, które mają ufność, no dajmy na to 90%. I na tym porcie dostaniemy reguły, tu dostaniemy zbiory częste. Zbiory częste już widzieliśmy, także ograniczmy się tylko do znajdowanych reguł asocjacyjnych. Reguł wygenerowało się nam sporo. Możemy je teraz sobie posortować. Mamy wyliczonych kilka miar. W materiałach do laboratorium macie link do artykułu na Wikipedii, który dokładnie te miary tłumaczy. Możecie sobie też dodać troszeczkę filtrowania, jeżeli chodzi o ten główny kryterium, tak, po to, żeby na przykład znaleźć tylko i wyłącznie te naprawdę silne reguły. Tak? No, nie, dajmy na to, tutaj mamy regułę, która mówi, że za każdym razem, jeżeli ktoś kupił sól do popcornu i mrożoną pizzę z grzybami, to koniecznie też obowiązkowo kupował też jajka. Tak? Mamy tutaj ufność 1, zatem za każdym razem, kiedy był spełniony poprzednik reguły, spełniony był również następnik reguły. Możemy odfiltrować sobie reguły na podstawie tego, jakie tam są produkty w środku, tak? Na przykład co powoduje, że ludzie kupują ramen, albo co powoduje, że kupują hot dogi. Możemy też przełączyć się do widoku grafowego i w tym widoku grafowym, on w pierwszej chwili może być trochę mało czytelny, bo tych reguł jest tutaj dużo, ale zaraz sobie to odfiltrujemy. Weźmy może te hot dogi. Interpretacja jest następująca. Oczywiście te prostokąty reprezentują produkty, czyli elementy wchodzące w skład reguł asocjacyjnych. Tutaj mamy reguły. Każda reguła jest identyfikowana przez swój numer i posiada wsparcie i ufność. Produkty, które wchodzą do reguły, to są produkty czy elementy, które wchodzą w skład poprzednika reguły, a strzałka wychodząca z reguły to następnik reguły. Zatem ta reguła mówi o tym, że 1,4% wszystkich koszyków zakupów zawierało w sobie mleko, biały chleb, worki na śmieci i hot dogi. I 90% klientów, którzy kupili mleko, chleb i worki na śmieci, kupili również hot dogi, więc ta asocjacja tutaj wydaje się być bardzo, bardzo silna. Co jeszcze możecie zrobić z tymi regułami? Możecie też zbiory częste, które zostały znalezione. Możecie też zapisać w postaci zbiorów danych, czyli na przykład tutaj możemy sobie to zapisać. Operator itemSetsToData spowoduje wygenerowanie czy zapisanie znalezionych zbiorów częstych w postaci już takiego
o zbioru danych, to można by sobie teraz zrzucić do jakiegoś CSV czy jakiegokolwiek innego formatu i dalej sobie przetwarzać w jakimś innym narzędziu. Także w ramach ćwiczenia oczywiście macie tam konkretne polecenia, poeksperymentujcie z różnymi miarami oceny jakości tych reguł, zobaczcie, czy te reguły są takie intuicyjne, łatwe do zrozumienia itd., itd. Jak wspomniałem, druga część ćwiczenia jest związana z wzorcami sekwencyjnymi, czyli ze znajdowaniem zależności, które są rozciągnięte w czasie. W tym celu wygenerujemy sobie najpierw syntetyczny zbiór danych. Poszukajmy generatora, który się nazywa Generate Sales Data. To jest generator, który w ogóle w RapidMiner posiada kilka operatorów do generowania danych syntetycznych. To będą takie syntetyczne dane opisujące transakcje. Jak widzicie, jedyny tak naprawdę parametr tutaj to liczba tych transakcji. Wygenerujmy sobie ich tutaj 10 tysięcy i spójrzmy, jak one mniej więcej wyglądają. Ten generator stworzy nam zbiór danych, gdzie każda krotka będzie reprezentowała jakieś zakupy. No i mamy tutaj jakiś sklep, w którym nastąpił zakup, identyfikator klienta, produkt, który został kupiony, kategorie tego produktu, data zakupu i liczba kupionych sztuk i tam cena tego elementu. Teraz to, co nas tutaj interesuje, to po pierwsze posiadamy identyfikator klienta, więc możemy zidentyfikować, możemy pogrupować sobie wszystkie zakupy w ten sposób, żeby zobaczyć wszystkie zakupy, których dokonał klient i mamy również datę zakupu. Więc to, co teraz sobie zrobimy, to podzielimy sobie historię zakupową każdego klienta na pewne grupy. Wszystkie zakupy, które dany klient zrobił w ramach jednego tygodnia, staną się dla nas jak gdyby jednym koszykiem zakupów. Tak? Zakładamy, że to już nie z dokładnością do jednego dnia, pewnie w zależności od domeny zastosowań moglibyśmy sobie to inaczej grupować. Gdyby na przykład to były sekwencje odwiedzin użytkowników w jakimś serwisie internetowym, to wtedy pewnie za jedną sesję przyjęlibyśmy wszystkie wizyty, które były w ramach na przykład godziny albo w ramach 15 minut, tak, cokolwiek. Natomiast my tutaj, ponieważ są wizyty w sklepie, powiedzmy, że wszystko to, co klient kupił w ramach jednego tygodnia, to jest jeden zakup i interesują nas kolejne wizyty, gdzie przez kolejną wizytę rozumiemy powrót tego samego klienta w przeciągu 2 tygodni. Zatem będziemy musieli tutaj dokonać jeszcze pewnych modyfikacji. Po pierwsze musimy zmodyfikować datę. Teraz ta data jest po prostu datą, natomiast my chcemy ją zamienić na wartość liczbową. Wyrazimy ją jako liczbę dni, które upłynęły. I teraz tutaj możecie sobie zamienić datę na przykład numer dnia w ramach miesiąca, numer dnia w ramach roku. My wybierzemy tutaj wersję epoch, co oznacza, że każda data będzie unikalnie identyfikowana w postaci jednego integera. Więc teraz, jak sobie spojrzycie, to teraz data jest po prostu liczbą, dzięki czemu łatwiej będzie nam posortować i odejmowanie w ramach tego atrybutu od razu daje nam różnicę w dniach. Tak więc, jeżeli różnica między dwoma wartościami jest mniejsza niż 7, no to oznacza to, że te zakupy były w ramach jednego tygodnia. Drugą rzeczą, jaką zrobimy, będzie pozbycie się wszystkich niepotrzebnych atrybutów. Operator Select Attributes pozwala nam na dokonanie takiego wyczyszczenia. I tutaj wybierzemy opcję subset i wskażemy samodzielnie, które atrybuty nas interesują. Interesuje nas identyfikator klienta, bo chcemy znaleźć wszystkie zakupy wykonane przez danego klienta. Interesuje nas data, bo ona jest potrzebna, żeby pogrupować zakupy do koszyków zakupów. Interesuje nas kategoria produktu. No nie mamy tutaj ten produkt, jak widzieliście, mamy tylko identyfikator produktu, więc byłoby to mało czytelne, więc powiedzmy, że interesują nas takie wzorce, w ramach których będziemy potrafili powiedzieć na przykład, że klient, który przyszedł i kupił coś na dziale zabawki, w przeciągu 2 tygodni wrócił i kupił na przykład coś z akcesoriów ogrodowych. Zatem teraz nasz zbiór danych wygląda tak, jest już mocno ograniczony. Tak, wiemy, kiedy klient przyszedł i wiemy, jaką kategorię produktu kupił. I jesteśmy gotowi teraz, żeby znaleźć.
Operator Generalized Sequential Patterns, który posłuży nam do znalezienia wszystkich wzorców sekwencji, wymaga również danych binarnych na wejściu. My na razie ich jeszcze nie mamy. Mamy na razie kategorię zakupionego produktu, więc musimy jeszcze dokonać binaryzacji atrybutu. Ten operator to. Przepraszam. Wróć. Nominal to binomial. Nominal to binomial, nominal to binomial. Czyli zamiast posiadać jeden atrybut z kategorią produktu, my musimy zamienić go na flagi binarne, więc wskażemy, że interesuje nas przetworzenie pojedynczego atrybutu, product category. I spójrzmy, jaki jest tego efekt. Widzicie teraz, że mamy kilka tych kategorii produktów, no i to jest fakt zakupu jakiejś pozycji z kategorii książki, jakiejś pozycji z kategorii filmy, elektronika i tak dalej, jak i mamy wartości true false. I to już jest zbiór danych, który jest gotowy, żebyśmy na nim odkryli wzorce sekwencyjne. Zatem Generalized Sequential Patterns, zaaplikujemy ten operator tutaj. Musimy wskazać, jaki atrybut pełni rolę identyfikatora klienta, to jest Customer ID, w którym atrybucie zaszyty jest czas, date. No, zmniejszmy to oczywiście do jakiejś sensownej wartości. Window size, czyli to jest szerokość atrybutu reprezentującego czas, która pozwala nam pogrupować wszystkie zdarzenia do postaci jednego koszyka. My umówiliśmy się, że wszystkie zakupy dokonane przez klienta w ramach danego tygodnia będą stanowiły koszyk zakupów. Max gap, czyli maksymalna różnica pomiędzy dwoma zdarzeniami, żeby one jeszcze nadal mogły utworzyć nam sensowny wzorzec, tak? Przykładowo dla wzorców odwiedzin stron internetowych, ten max gap musiałby wynosić pewnie gdzieś tam, nie wiem, kilka godzin, no bo trudno sobie wyobrazić, żeby moja historia scrollowania sprzed 2 miesięcy miała być brana pod uwagę przy znajdowaniu częstych wzorców odwiedzania strony internetowej, na przykład właśnie po 2 miesiącach. My powiedzieliśmy sobie, że to będzie rok, niech będzie 365 i minimalna odległość pomiędzy dwoma produktami niech wynosi 2 tygodnie. Positive value to true. Zatem jesteśmy gotowi. W tym porcie uzyskamy wzorce. Uruchamiamy i dostajemy wzorce. I teraz możemy sobie zobaczyć, że mamy wzorzec, który opisuje zachowania 7% klientów. 7% klientów, którzy przyszli i kupili jakiś produkt z kategorii książki, w przeciągu 2 tygodni wrócili i znowu kupili jakiś produkt w kategorii książki. Albo na przykład, tu mamy jeszcze jakiś. To mamy nawet szersze te reguły, tak? Jeżeli zostały zakupione książki, to potem w przeciągu 2 tygodni został zakupiony jakiś produkt z kategorii elektronika, a po kolejnych 2 tygodniach, co najmniej po 2 tygodniach, jakiś produkt z kategorii clothing. No, oczywiście pamiętajcie, że to są dane syntetyczne, więc tutaj trudno jest wnioskować cokolwiek sensownego, natomiast chodziło oczywiście o zapoznanie się w ogóle z tym podejściem i z tym workflow.